Oglądając nowy sezon Ninjago Powstanie Smoków, można było zwrócić uwagę na naprawdę liczne błędy, szczegóły itd., itd. Jednak jest pewna rzecz, której nikt nie zauważył. Nikt aż do tej pory, a jest to rzecz kluczowa, jeśli chodzi o przyszłość całego Ninjago, a także o drugi sezon Powstania Smoków. Przyznam się, że sam nigdy na to nie wpadłem, nigdy tego nie zauważyłem i pewnie nie zwróciłbym na to większej uwagi, gdyby nie pytanie jednego z użytkowników na Twitterze do twórców obecnego Ninjago. Cześć, mam dziś jedno szybkie pytanie. Czyim pomysłem było rozróżnienie cykli księżycowych, rozmiarów i ich pozycji? Ponieważ w niektórych momentach krwawy księżyc, czyli ten czerwony, jakby ktoś nie załapał, jest większy niż normalnie, a innym razem jest mniejszy, co oznaczałoby potencjalny cykl orbitalny. Przepraszam, że przeszkadzam, zauważyłem to wczoraj wieczorem i to bardzo interesujący szczegół. Kevin Berg odpowiedział w następujący sposób. To jest, z podkreśleniem, interesujący szczegół. No spoilers. Jak wiemy, krwawy księżyc będzie napędzał całe dojo cienia. Będzie wzmacniał zarówno wilczych wojowników, jak i całe złe dojo. I to właśnie to będzie główna broń Rasa w drugim sezonie. Jednak jak pewnie wiecie, istnieje pewien cykl, na który zwrócił uwagę ten właśnie użytkownik. Księżyc ten nie może świecić cały czas i dlatego raz jest mniejszy, raz większy, raz go w ogóle nie ma, po prostu się zmienia. Rasowi, jak pewnie wiecie, nie jest to na rękę, ponieważ żeby wzmacniać swoją armię, jak i całe dojo, potrzebuje tej energii, potrzebuje blasku tego księżyca i być może to właśnie do tego potrzebna jest mu ta energia smoka źródła, żeby ten cykl zakłócić, zmienić jego bieg, sprawić, żeby blask krwawego księżyca oświetlał krainę Ninjago cały czas, niezależnie od tego, jaka jest to pora i jaki czas. Jeśli mu się to uda, będzie miał nieskończoną energię, nieskończone rezerwy mocy dla swojej armii, co pozwoli mu bezproblemowo pokonać naszych ninja. Nie wiadomo, czy tak ostatecznie będzie, na razie jest to tylko teoria, jednak zwracając uwagę na wszystkie informacje, jakie dostaliśmy, to ta najbardziej prawdopodobna. Szczegół niezwykle ważny, szczegół, który mało osób zauważyło, a jednak niezwykle istotny, szczególnie teraz, gdy poznaliśmy już fabułę drugiego sezonu, a przynajmniej jej urywki. Koniecznie dajcie znać, co o tym sądzicie i jakie plany według was ma nasz kochany Lord Ras. Tymczasem ja się żegnam i dziękuję za uwagę. Hej!